Cześć, witajcie w kolejnym odcinku serii z gry Atom RPG. Poprzednim razem eksplorowaliśmy bunkier, który udało się odnaleźć w tunelu śmierci. Dotarliśmy w zasadzie już na sam koniec całej tej instalacji, chociaż ta jest podzielona na dwie części. Nam póki co udało się zeksplorować jej lewą stronę. Tutaj mamy tunel śmierci, którym jesteśmy w tym momencie najbardziej zainteresowani. Jest jeszcze prawa strona bunkra lub jakiegoś nuklearnego centrum operacyjnego, bo generalnie tak właśnie to wygląda. Tak czy inaczej, tutaj są gigantyczne potwory i one raczej uniemożliwią mi eksplorację tego skrzydła. Natomiast plan na teraz jest taki, że próbujemy dostać się do tych skrzynek. Przy odrobinie szczęścia unikniemy konfrontacji z tymi bydlakami tutaj. Ja przygotowałem się w sposób następujący. Mam na twarzy maskę przeciwgazową, którą udało znaleźć się w tym skrzydle bunkra. Dodatkowo zażyjemy sobie Rad Zero, żeby zwiększyć odporność na promieniowanie, ale chciałbym również przygotować się pod kątem ewentualnej walki. Nie wierzę w powodzenie tej walki, jeżeli już do niej dojdzie, ale jeżeli miałoby dojść, to dobrze, żebyśmy byli na to przygotowani jak najlepiej się da. W takim razie weźmiemy sobie na pewno do ręki karabin i stymulant, a u chłopaków standardowo broń długa i krótka. Wszystko przeładujemy, żeby nie było niespodzianek. Okej. Ja mam 10 nabojów, więc wszystko jest ok. No dobra. Mamy 24 godzinny efekt plus 50 odporność na promieniowanie. Bierzemy Rad Zero. I chciałbym jeszcze wszystkim wskazać to, żeby trzymali się blisko mnie, żeby żaden narwaniec nie poleciał w stronę tego potwora i żebyśmy to my przypadkiem nie zainicjowali walki. Porozmawiajmy o taktyce. Musimy trzymać się blisko siebie. Dobra, zgoda. Idel trzyma się blisko mnie. Exogen. Porozmawiajmy o taktyce. Musimy trzymać się blisko siebie. Dobra. Nie wysłałbyś starego ojca na śmierć dla śmiechu, więc nie ma innego wyjścia, więc się zgadzam. Przyzwyczaisz się, a teraz musimy ruszać. Dobra. I Julbars. Julbars również ma trzymać się blisko mnie. Trzymaj się blisko ciebie. No okej. I tym sposobem jesteśmy gotowi. W takim razie bardzo powoli i ostrożnie schodzimy do tunelu. Trzymamy się prawej strony, żeby być jak najdalej od tych gigantycznych stworów. Promieniowanie nie rośnie, więc póki co jeszcze jestem chyba w bezpiecznej strefie. Chciałbym zobaczyć, czy ten stwór, on się delikatnie przemieszcza. Chciałbym zobaczyć moment, kiedy on będzie najdalej z lewej strony. Wtedy ruszymy. No dobra, wydaje mi się, że lepiej nie będzie. Nie wierzę, że to się udało. Naboje. Ok, bierzemy. Napromieniowanie na czerwonym poziomie. Ok, jest to chyba ten przedmiot. Przeciążenie, kurde, w tym momencie wystąpiło. Dobra, przerzućmy cokolwiek i zawijajmy się stąd. No powiem wam szczerze, że jestem w totalnym szoku, że to się udało. Że ja w tej czapce na głowie z maską na gębie przebiegłem za plecami tych potworów i przeżyliśmy to. To jest niewiarygodne. Promieniowanie na maksymalnym czerwonym poziomie. Dobra, czy my możemy to promieniowanie jakoś zwalczyć? To jest podstawowe teraz pytanie. Co ja tutaj mam z leków na promieniowanie? Dobra, mamy aprofen. Bierzemy go jak najbardziej. Kurde, i to był chyba
Jeden tylko ten aprofen miałem. Filtr wodny, dokładnie. To mieliśmy zdobyć dla kultu grzyba. Gadżet do oczyszczania wody z zanieczyszczeń mechanicznych, cząsteczek nierozpuszczalnych, chloru, metali ciężkich oraz innych niepożądanych dodatków. No nieźle. Dobra, ale dalej jest promieniowanie na czerwonym poziomie na 750 punktów. A profen choć dobry zbił 750 tylko. Tylko, no a generalnie połowę. Kurczę, i nie mamy nic. Mamy lekarstwa na toksyny, ale na promieniowanie chyba już w tym momencie nie mamy nic. No to myślę, że nie wiem jak maska, czy maska pomogła, czy nie, ale generalnie na pewno rad zero spowodował to, że nie umarłem. Myślę, że bez tabletek prawdopodobnie nie przeżyłbym tego. Mamy w tym momencie 111 pocisków 30. Mnóstwo tam było tych naboi. Nawet powiem wam szczerze, tak szybko to się zadziało, że nie zdążyłem nawet się przyjrzeć. Tak, na pewno naboje do strzelby myśliwskiej pójdą do Fidela. Te dziewiątki damy Heksogenowi, bo on również używa Makarowa. No dobra. Promieniowanie spada. No tak, bo aprofen ma dodatkowe działanie w postaci czasu. Zależało mi bardzo na czasie, więc tam się nawet nie wczytywałem. Dojrzałem lek na promieniowanie i chlas od razu ładowałem. Żeby przypadkiem nie paść tutaj trupem. Ale faktycznie tak to wygląda, bo zobaczcie, mamy już 250 punktów, więc z biegiem czasu aprofen będzie działał dodatkowo na nas. Co za tym idzie, wydaje się, że no, ta część zadania jest zakończona powodzeniem. Bardzo kusi podejście tutaj. Szczególnie, że przejście przez tunel wydaje się w miarę bezpieczne. Natomiast wejście tutaj już zainicjuje walkę. Zobaczcie, nie ma możliwości przejść tutaj nigdzie indziej, gdzieś bokiem, żeby spróbować ominąć te stwory. Trzeba wejść prosto na nie. I tutaj mamy czterech przeciwników jednocześnie. Myślę, że absolutnie jest to poza moim zasięgiem. Nie będę nawet próbował. W takim razie mamy ogarnięte całe to lewe skrzydło, patrząc od wejścia. A co za tym idzie, kierujemy się do wyjścia. No bardzo fajnie. Bardzo fajna miejscówka. Mnóstwo gratów zdobyliśmy. I to też nie samych gratów, bo można śmiało stwierdzić, że sporo amunicji wpadło. Wpadło naprawdę sporo punktów doświadczenia. Bo każda otwarta szafka, mnóstwo walki, z której wyciągnęliśmy gigantyczną ilość mięsa. No dobrze, i proszę, promieniowanie już na poziomie 0. Bardzo dobrze się z jednej strony stało, że ja miałem tylko jeden ten aprofen, bo podejrzewam, że w przypływie paniki zużyłbym zupełnie niepotrzebnie ten drugi aprofen i pewnie bym nie doczytał, że z czasem tam zejdzie jeszcze więcej tego promieniowania. Więc generalnie dobrze się stało, że miałem tylko jeden. Okej, tutaj już nie mamy czego szukać. W takim razie wracamy na mapę świata i uderzamy na północ w stronę Peregonu. Może zanim jeszcze wyruszymy, to rozbijemy sobie tutaj obóz. Bo nie wiadomo, co czeka nas po drodze. Choć generalnie nasi bohaterowie wyglądają tutaj całkiem w porządku. Tutaj mamy efekt cały czas działania Rad Zero. Odporność na promieniowanie. Herbatka cały czas działa, ale one oczywiście bardzo szybko zaraz spadną te efekty, bo jesteśmy już na mapie świata. Mamy cały czas umiejętności u Rafa do rozdysponowania, więc myślę, że to jest dobry moment, żeby w końcu się tym zająć. Na spokojnie. U Julbarsa również mamy punkty do rozdysponowania, więc u niego ładujemy, myślę, że wszystko w sztuki walki.
jeszcze ma skradanie i przetrwanie, ale przetrwanie ma na poziomie 80, myślę, że wystarczy. No dobrze, zobaczmy, czy tutaj możemy się czegoś nauczyć. Otwartość na naukę. Od dobrego jedzenia ranny pies szybciej zdrowieje. Od dobrego jedzenia. No ciekawe, czy takie zwykłe mięso jest uznawane za dobre jedzenie. Szczerze powiedziawszy, wątpię. Pozycja bojowa. Jeśli twój pies nie zmieni pozycji w czasie bitwy, łatwiej mu się bronić. Plus 5 do uniku. Straszny skowyt. Wielki wilczarz z przekrwionymi oczami i pianą na pysku potrafi przestraszyć nawet najbardziej zawziętego bandytę. Plus 5% szansy na wystraszenie wroga. No to takie mniej mnie interesuje. Zwinny pies to żywy pies. Plus 7 do uniku. No to byłoby niezłe. A to mamy zrobione, wyuczone. A kolejna zdolność to jest solidne łapy. Ważne jest, by pies bojowy trzymał pozycję. Plus 20% szansy na nie zostanie powalonym. No i nie to, że generalnie każda postać, nie tylko pies, by miała coś takiego, to jest, uważam, bardzo duży plus w walce, bo powalenie generalnie to nie ma nic gorszego. Postać totalnie wyłączona z walki. Pieski sabotażysta. Z takim psem można iść na zwiad, plus 50 do skradania. Jest bagażowy, tutaj do udźwigu. Zobaczmy jeszcze, co z tej strony. Żyj, Julbars. Plus 5 ogólnych punktów życia. Drugi oddech. Jeśli zdrowie spada poniżej połowy, dostaje plus 15 punktów życia. Jeśli zdrowie spada poniżej 1 trzeciej, dostaje plus 10 punktów życia. To też niezłe, nie? No dobra, ja myślę, że albo to jedzenie, albo to, żeby nie został powalony. Chociaż szczerze powiedziawszy, w tych walkach, które już żeśmy stoczyli, to Julbars nigdy nie został powalony. Zdarzało się, że nasze postacie ludzkie, w sensie, były powalane, ale pies jakoś specjalnie nigdy. Zobaczmy jeszcze może, co tu jest. Odruchy bitewne. Kiedy robi się gorąco, w psim ciele budzą się nowe moce. Plus 2 punkty akcji, kiedy straci połowę zdrowia. No to tak nie wiem, bo generalnie jeżeli chodzi o bohaterów, to w momencie, kiedy oni tracą to zdrowie, to staramy się albo ich wycofywać, albo leczyć. Więc to nie wiem, czy takie umiejętności byłyby czegoś warte. Dobranocka. Twój pies nie budzi się już z powodu koszmarów. Dzięki temu następnego dnia ma więcej sił. Plus 50 do odpoczynku podczas spania. Okej. A zobaczmy te umiejętności z tego drzewka tutaj. Wściekła szarża. Dostatecznie duży pies z łatwością powali przeciwnika. O proszę, plus 10 szansy na przewrócenie. Plus 10% szans na ominięcie pancerza, to też dobre. Plus 10 do kolejności w walce. No tutaj niezłe te zdolności. Plus 3 do uniku. Nie ma kar za noszenie pancerza i hełmu. Czyli już wiemy, że pies również może mieć pancerz. Minus 10 obrażeń od pocisków. No to kurde, powiem wam, że szczerze chyba... No to też jest dobre, ale chyba najlepsze to są jednak te z tym powaleniem. Bo gdyby pies atakując powalał przeciwników, to dla nas jest to ogromne udogodnienie. Dobij go, podwójne obrażenie, jeżeli przeciwnik jest prawie martwy. No to też byłoby świetne. Dobra, ja chyba pójdę w to. Mimo że ta pierwsza umiejętność mnie nie zachwyca, bo to jest plus 5% szansy na wystraszenie wroga, no to nie wiem, czy to się jakoś specjalnie przyda. Natomiast te tutaj są jak najbardziej warte rozwinięcia tej strony drzewka. Dobra, w takim razie tak zrobimy. Tu nawet więcej możemy się w tym momencie nauczyć. Dobrze, zróbmy to w takim razie. Plus 10% szansy na przewrócenie. Już w tym momencie mamy wyuczone. Tutaj jest już za mało punktów, żeby się czegokolwiek nowego nauczyć. No okej, ale bardzo fajnie. Dobra, czyli Julbarsa mamy z głowy i pozostał już tylko Raf. 21 punktów umiejętności. No i zastanówmy się, w co chcielibyśmy tak naprawdę zainwestować. Ja się zastanawiałem wcześniej nad skradaniem, bo
Ostatnio mieliśmy taką sytuację, że trzeba było ten pierścionek z plastiku wykraść. I na moje szczęście ta babka z tego domu, gdzie mieliśmy właśnie kraść ten pierścionek, ona w pewnym momencie wyszła na zewnątrz. Bo gdyby ona nie wyszła, to mojego skradania nie wystarczało, żeby otworzyć tą szafkę. I tak sobie wtedy myślałem, że to można by przełożyć na wiele różnych sytuacji. Mieliśmy bardzo dużo takich momentów, gdzie ktoś po prostu stał obok, ja próbowałem coś wyjąć, ale nie byłem w stanie, bo to wydaje mi się, że właśnie skradanie ma tutaj największe znaczenie. Mamy 40 punktów tylko, więc jestem mocno w tyle. I tak się właśnie zastanawiam, czy przypadkiem by tego nie podnieść. Z drugiej strony też może lepiej jeszcze pocisnąć karabiny. Tak wydaje mi się, że dzielenie tych punktów umiejętności na dwa niewiele daje, że chyba lepiej te 21 wszystkie władować w jakąś konkretną jedną umiejętność. Może, a może nawet w perswazję zamiast skradania. Perswazja też wiele razy mogła nas wyciągnąć z opresji, a generalnie nigdy chyba mi nie dała sukcesu. No może nigdy to przesadzam, ale rzadko. No nie wiem. Mam dylemat, szczerze powiedziawszy, więc może zostawię to na później. Myślę, że to też może nie jest jakaś zła opcja. Jak będę bardziej pewny, to wtedy sobie zrobimy daną umiejętność, do której będę już przekonany. Dobra, zobaczymy tak. Pojadłem trochę, więc wszyscy odzyskali punkty zdrowia. Myślę, że sobie tutaj odpoczniemy. Bo jest pierwsza w nocy, więc spokojnie możemy odpocząć do rana. Teraz oczywiście sobie zjemy. Mamy przeciążenie, które wynika oczywiście z tego, że siła spadła. Głód na poziomie 600, więc jak najbardziej sobie zjemy. Niech będzie mięso. Kawa i herbata. No dobrze. Nie pojedliśmy jakoś specjalnie dobrze, więc nie mamy tego dodatkowego statusu odnośnie jedzenia. Ale myślę, że wystarczy to, co mamy w tym momencie. No dobrze. Nie przedłużajmy w takim razie dalej. Ruszajmy na północ, bo do Peregonu mamy kawałek drogi. Tutaj myślę, że nie ma sensu iść, bo nie wygląda, żeby istniała tutaj w ogóle jakakolwiek szansa, żeby przejść. No i do tej miejscówki absolutnie w przyszłości jeszcze wrócimy. Ale podobnie jak z kebabem, trzeba będzie się nastawić na to, że no do tego powrotu jeszcze będziemy musieli sporo poczekać. No dobrze. Mamy ponownie gryzonie. Więc zawalczmy z nimi. Ja ciągle chodzę w tej czapce do skradania, więc też sobie wymienimy na plus 20, plus 10 do przetrwania. Okej. Widel miał w ręce nóż. Exogen też ma, więc okej. Dwa ataki na 50 parę procent i dwa nietrafione. Tak sobie myślę z tymi punktami umiejętności, że też warto może mieć kilka takich punktów w zapasie, w razie gdybyśmy trafili na jakąś konkretną sytuację w świecie gry, gdzie dana jakaś umiejętność by nam się musiała przydać, tak jak była sytuacja z turbiną. Tam ewidentnie, gdyby ten intelekt nie zadziałał, to musielibyśmy zapakować jakieś punkty prawdopodobnie w technologię. No i myślę, że gdy taki problem w świecie gry po prostu zaistnieje, to może warto mieć takie ekstra punkty na ewentualnie doładowanie jakiejś konkretnej umiejętności.
Gryzonie padają jeden za drugim. Mam nadzieję, że jak dotrzemy do Peregonu, to kupcy już będą mieli więcej pieniędzy. W sensie wszystkie pieniądze, bo generalnie jak tam byłem, to wziąłem od nich wszystko, co mieli. Więc mam nadzieję, że już im się to trochę odnowiło, że trochę w międzyczasie pohandlowali i że ponownie będziemy mogli od nich wyciągnąć trochę pieniędzy za to, co w tym momencie niesiemy przy sobie. Dobra opcja jest tutaj z tym Peregonem, bo od razu możemy z automatu pozbyć się wszystkich śmieci, które zalegają w ekwipunku. Znajdujesz ślady zwierzyny. Lokalne zwierzęta prawdopodobnie chodzą tędy do wodopoju. Chcesz zapolować? A myślę, że nie. Mamy sporo mięsa przy sobie w tym momencie. Okej, zeszły mi wszelkie efekty, więc pojawiło się przeciążenie. Tak się zastanawiam, czy na tą chwilę jest sens. Już chyba nie wszystkie zeszły. Kawa zeszła, więc zeszła również i siła. Ewentualnie możemy coś poprzerzucać, bo tutaj widzę, że nie ma dużo aż. Nie ma aż tak dużo tego przeciążenia. Dosłownie kilka kilo. To waży najwięcej. Okej, z kolei Hexogen jest w tym momencie przeciążony. Fidel nosi najmniej, więc wrzućmy do niego parę gratów od Hexogena. No dobra, i to by było tyle. Więc możemy śmiało wejść do środka, do Peregonu i udajemy się od razu do karawaniarzy. Ci tutaj niestety nie chcą w ogóle ze mną gadać. Z kolei tych, którzy wcześniej znajdowali się w tym miejscu, jak widzicie, nie ma. Więc pozostaje nam tylko ten jeden kupiec. Jeśli chcesz coś kupić, to lepiej się pośpiesz. Jesteśmy już spóźnieni. Dobra, ma 3246 rubli. Kapitalnie. Czapka piknikowa plus 3 do przetrwania. No dobrze. W takim razie spokojnie zaczniemy od przerzucania wszystkich gratów. Na pewno warto by odwiedzić czerwonego wojownika, odwiedzić nasz dom. Dlatego, że mamy mnóstwo tych użytecznych przedmiotów, które ponownie chciałbym zestokować w naszej szafce. Macie 28 herbatników. No dobra, ale to temat na później. Na razie skupmy się na tym, aby odsprzedać wszelkiego typu rzeczy, które mnie w tym momencie już nie interesują, bo mamy jeszcze, przypominam, te stare graty, których wcześniej nie udało się wszystkich sprzedać. Czapka do skradania, jedną możemy oddać. Okej, dynamit. Myślę, że dynamit chyba też, bo póki co kraftować bomby żadnej nie mam zamiaru. Medale jak najbardziej też. Perfumy. A tak, ten perfum jest dla kobiet, ale ja bym go na razie nie sprzedawał. Na razie go zostawię. Zobaczcie, mamy 18 prochów. Możemy tutaj dokupić dwa i w zasadzie będziemy mieli również już podłoże do wykonania kolejnego questa. Dobra, myślę, że ten chyba respirator samoróbka też możemy oddać, bo mając maskę, która daje dwa razy tyle odporności, to raczej tego nie będę używał. No i chyba by było na tyle tutaj. To jest niewiarygodne, zobaczcie, że w zasadzie oddałem już w tym momencie wszystkie śmieci od Rafa, a tutaj jest dalej 80 kilo udźwigu. No dobrze, przerzucimy najwyżej część do kogoś innego. O tak, na pewno jedzenie całe i tak musi trafić do Rafa. Tego cygara mamy już, kurde, tyle, też nie wiem, czy aż tyle mi potrzeba. Mam 6 w tym momencie. To też wywalimy. Jedno zostawimy. Nie ma sensu tego nosić. No dobrze, i tutaj tak. To jest rozładowane, więc jak najbardziej możemy wrzucić. To również, bo drugiego obrzyna ma Hexogen. Chociaż to są
obie te strzelby krótkie są niestety zardzewiałe, więc raczej nie planuję jakoś wybitnie z tego strzelać. No dobra, tego naganta również wywalamy. Czapka plus 3 do perswazji. Tam chyba ktoś jeszcze miał taką czapkę. Nie wiem, czy Hexogen, czy to jest właśnie... Fidel ma chyba na głowie taką czapkę w tym momencie. No okej, okay. Bardzo mocno już przebiłem wartość pieniędzy od tego typa. On ma SKS-a za 3800 rubli. To jest taka ewentualnie opcja na kiedyś dla Fidela, bo on ma jeszcze strzelbę myśliwską przy sobie. Zobaczcie, stalowy napierśnik. Stalowy przedmiot noszony na piersiach, by ochronić tułów przed obrażeniami. Kolce na ramiennikach pełnią rolę dekoracyjną. Wykonali go współcześni płatnerze. No dobra. Kurde, on tutaj ma kawał naprawdę fajnych broni. Ten pistolet jest mocniejszy zdecydowanie od Naganta i wydaje mi się, że mocniejszy od Makarowa. 5.12, a tutaj jest 8.14. No to jak najbardziej ten pistolet również bym chciał. Na pewno wszelkiego typu naboje, którymi on dysponuje, to bierzemy wszystkie. Choć akurat jeżeli chodzi o naboje, to tych już mamy całkiem fajnie. Fajne jest to, że każdą broń, którą posiada kupiec, możemy kupić z nabojami, a możemy kupić bez nabojów. Albo rozładować, kupić same naboje. To jest tu również bardzo fajna rzecz. Od razu kwota, jaka jest wymagana za broń bez nabojów, oczywiście maleje. No dobrze, na pewno weźmiemy sobie ten proch. Nie chcę brać go więcej niż potrzebuję. Potrzebujemy w tym momencie dwa, żeby mieć 20, więc niech będzie. Antidotum jak najbardziej weźmiemy, kawę również. Dobra, Kaspara, Midy. Nie wiem, Kaspara, Midów mamy już tyle, że nie wiem, czy jest sens to więcej kupować. Strzelba myśliwska. No okej, okay, leki przeciwbólowe. Mamy jeden już taką strzykawkę, myślę, że wystarczy. A to coś takiego, mleko. Mleko staje się coraz rzadszym towarem na pustkowiach, a każdy przecież pije mleko. No proszę. Minus 80 do promieniowania po jednej minucie, minus 20 promieniowanie i minus 50 głód. No ciekawe. Dobra, mamy jeszcze to. Spokojnie możemy rozładować. I wziąć te naboje. 5000 rubli. Jest jeszcze jeden ten lepszy pistolet, który ewentualnie moglibyśmy wziąć. Jest jeszcze... Ten chyba jest 8.14, 7.13, dobra, ten jest słabszy. Ale jest jeszcze ten napierśnik. Tak się zastanawiam, bo on ma minus 8 unik, ale plus 21 odporność na obrażenia. Ile ma skórzany napierśnik? Ten jest stalowy, więc domniemam, że on na pewno powinien być lepszy. Pytanie, czy ja mam tyle gratów, żeby to wszystko tutaj zniwelować. Bo zatrzymałem się na Fidelu w przekazywaniu tych gratów. Na pewno to. Te dziwne instrukcje to chyba spokojnie też możemy oddać, bo raczej to nie będzie już mi potrzebne do niczego. Czapka ewentualnie też będzie do sprzedania, bo wydaje mi się, że Fidel ma na głowie taką czapkę. Nie, Fidel ma tą taką czapkę z... tą taką żółtą. W takim razie dobra, to tą zostawimy. Julbars nosi mięso. No dobra, i teraz mamy u Hexogena jeszcze sporo różnego typu złomu. Więc to wszystko jest sobie... Okej, okay, teraz sobie możemy porównać, bo tutaj Hexogen ma skórzany napierśnik. Plus 21 i minus 8, a tu jest minus 4 i tu jest plus 6. Nie, bo to jest kolczasty pancerz, to jest ten drugi, ten bardziej gówniany. No dobra. Dobra, myślę, że tak czy inaczej go weźmiemy. Zobaczymy w ogóle, czy dobijemy do... Dobra, to jest pistolet Hexogena, a ten jest... Dobra, ten zostaje.
A tą resztę pistoletów znajdujących się poniżej sprzedamy. Dwa noże również, to również. Dobra, to jest rozładowane, możemy sprzedać. To jest puste, możemy sprzedać. Mnóstwo tych śmieci z tunelu śmierci. Naprawdę, całe mnóstwo. No ale dobrze. Rubel do rubla i niwelujemy ładnie wartość 6186. Dobra, tutaj kula, kondom. Dobra, te naboje do strzelby wraz ze strzelbą... Przecież nie, bo ja strzelbę oddałem. W takim razie dam... No to myślę, że skoro strzelbę oddajemy, to naboi również nie ma sensu trzymać. Póki nie wpadnie nam w ręce strzelba taka z prawdziwego zdarzenia, nie zardzewiała, to myślę, że póki co strzelbę sobie odpuścimy. Linę zostawiamy. Raf chyba też miał jedną, nawet dwie liny. To może aż tyle nie potrzeba. To te również oddamy. No dobra. Myślę, że nastał porządek w ekwipunku. Mamy różnicę prawie z, ponad 100 rubli. Zobaczmy, co ewentualnie moglibyśmy dorzucić. Butelka wody zawsze mile widziana. Słodka bułka również, bo to jest plus jeden do zwinności. Herbatka. No i w zasadzie już... Tutaj mamy jeszcze parę naboi, to możemy wrzucić. No i różnica jest już niewielka, więc... Możemy już to raczej zaakceptować. No dobrze. Chyba takiej wymiany jeszcze nigdy nie robiliśmy. 6300 rubli. Lista przedmiotów ciągnie się bez końca. Cieszę się z tego pistoletu, bo w końcu będziemy mieli coś lepszego niż nagant. No i ten stalowy napierśnik też zapowiada się bardzo fajnie. No dobra. Tylko tędy przechodzę. Zobaczmy w takim razie, co ciekawego mamy. Skórzany napierśnik to jest plus 16 odporności na obrażenia, metalowy ma plus 21, więc jest zdecydowanie lepszy, ale pogłębia dwukrotnie unik, bo z minus 4 wskoczy nam minus 8. No ale zobaczymy, jak to finalnie zadziała. No dobrze, kto przyjął teraz te przedmioty wszystkie? Chyba heksogen. Tak, no dobra. To w takim razie tak. Pancerz damy na pewno do Rafa. Wszelkiego typu jedzenie również. Bo to Raf jest naszym głównym kucharzem. Lekarstwa również. Naboje 30. Myślę, że póki co też do Rafa. Fidel bierze naboje do strzelby myśliwskiej, proch również do Rafa i to już chyba byłby cały proch, jaki będzie potrzebny. Dobra, mamy jeszcze naboje. To w sumie może zostać u Heksogena. I jeszcze ten pistolet do Rafa, którego będziemy używali zamiast Naganta. Nagant poszedł już generalnie do sprzedaży. Okej. Okay. Wymieniamy pancerz i generalnie to też mógłbym sprzedać, ale jemu już chyba nie zostały żadne pieniądze. Naganta rozładujemy i Nagant również pójdzie do sprzedaży, bo nie będę go wymieniał. On jest słabszy niż Makaro, więc chłopakom nie będę dawał. Okej, okay. I ten pistolet chodzi na 30. Więc załadujemy. 121 tych 30, więc tak naprawdę w razie gdyby... Bo tam chyba był jeszcze ten pistolet jeden u tego kupca. Tak mi się wydaje. Tak, i jego generalnie można by też ogarnąć, żeby ktoś już też miał taki pistolet. Zobaczmy, czy jeżeli sprzedamy to, co już mnie nie interesuje u Rafa, czyli ten pancerz, to może by się uzbierało. Nawet by się uzbierało. Delikatnie dopłacimy, a będziemy mieli dwa lepsze pistolety. Myślę, że warto. No dobra.
Okej, okay, Fidel bierze z powrotem pistolet, Hexogen również. W sumie także, Fidel mógłby wziąć już ten lepszy, w zależności kto ma lepszą obsługę pistoletów IPM-ów. Fidel ma 78, a Hexogen ma więcej, co prawda, ale tylko troszkę, więc myślę, że i tak dam Fidelowi, bo Fidel ma jest zdecydowanie częściej bliżej. Hexogen będzie trzymał się dalej. Więc damy to Fidelowi. No i generalnie wszystkie naboje 9 mm możemy przekazać Hexogenowi, bo już tylko on będzie używał tego typu nabojów. Dobra, no i ten Makarow jest również do sprzedania, więc możemy go od razu spróbować wrzucić. Do zera ogołocę tego kupca, zobaczcie. Wszystko mu zabiorę, co ma. Nie wiem tylko, co bym mógł jeszcze tutaj rzucić. Zostało 20 rubli. To chyba nie ma już sensu tutaj jakoś specjalnie dłużej przedłużać. No dobra. Niech tak będzie. Tu niech weźmie RAF. RAF jest już przeciążony. Dobra, niech weźmie w takim razie Fidel. Dobra. Udało się fajnie doprowadzić ekwipunek do ładu. Trochę to trwało. Ale myślę, że kwestia tych dociążeń, bo zobaczcie, i tak nawet RAF po oddaniu całego tego badziewia, i tak będę się musiał skupić na tym, żeby poprzerzucać trochę tych rzeczy, bo tutaj cały czas sytuacja no, jest na granicy. Tak czy inaczej, wizyta w tunelu śmierci jak najbardziej na plus. No na pewno część tego mięsa trzeba będzie odebrać od Julbarsa. Tam 12 mógł chyba mieć, więc jeszcze 3. No dobra, i jesteśmy przygotowani na dalszą podróż. Na razie ten tunel śmierci pozostaje dla mnie zamknięty. Jeżeli chodzi o kebab, to ten temat również już odpuściliśmy w poprzednim odcinku lub kilka odcinków temu i nadal go odpuszczamy, więc będziemy się raczej skupiać teraz na może dalszej eksploracji mapy, bo nie byliśmy jeszcze tutaj, w tym rejonie, w ogóle. Tutaj prawdopodobnie już nic nie ma, chociaż lecą tutaj tory, więc też nie wiadomo. Czerwony Wojownik to jest na pewno miejsce, do którego warto by się udać, bo tam jest kwestia tego, że mieliśmy wrócić za 24 godziny. Ale nie byliśmy jeszcze w tej części mapy, więc może nadszedł czas, aby rozpocząć szerzej zakrojoną eksplorację w tym kierunku południowo-wschodnim. No dobra, to będziemy się zastanawiać w następnym odcinku, na który już teraz serdecznie Was zapraszam. W takim razie do zobaczenia i do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się. Hej, hej!